Cześć, z tej strony Natalia i bardzo serdecznie witam Cię na moim kanale. Jak widzicie, będę dzisiaj grać w coś zupełnie innego, coś nowego. Ta gra, Ikao The Lost Souls, czyli Ikao Zagubiona Dusza, będzie pojawiać się co drugi piątek na przemian z braćmi, z opowieścią o braciach. Mam nadzieję, że z tą grą przeniesiemy się w zupełnie inny wymiar odczuwania. Są to klimaty bardzo dla mnie bliskie. Uwielbiam coś takiego. Muzyka tutaj, no zobaczcie, zobaczcie to tylko. Ale już bez zbędnego gadania przechodzimy do gry. Ikao jest, jakby to powiedzieć, niebieskim stworzeniem, może troszkę leśnym duchem, który w wyniku jakiegoś wypadku stracił pamięć. Zagubił się w innym wymiarze, w czasoprzestrzeni i będzie próbował wrócić, przynajmniej odzyskać wspomnienia, bo czy na samym końcu podróży będzie jego dom? Zobaczymy. Wspomnę tylko, że gram na padzie. Tak będzie prościej. A poza tym nie widziałam na polskim YouTubie, żeby ta gra była. Żadnego gameplayu nie widziałam po polsku, także jestem pierwsza, mam nadzieję. No chyba, że źle szukałam, to wtedy wybaczcie za pomyłkę. Tak, i to jest nasz Ikao. Wygląda jak taki lisek. Muszę tutaj obadać. No właśnie, czym się tutaj skacze? Okej. Zobaczcie, jakie efekty. No coś cudownego. I ta muzyka. O. Wiecie co, kojarzy mi się to z takimi kulami pamięci? I gram w to pierwszy raz. Gdyby ktoś miał wątpliwości, nie grałam w to wcześniej, więc dopiero zobaczymy, co to jest. Bardzo lubię platformówki, zwłaszcza jeśli mają właśnie taką przepiękną grafikę. A w drugą stronę widziałam tylko urywki z gameplayów właśnie u zagranicznych, anglojęzycznych youtuberów. To tam dalej naprawdę jest sztos. Pierwsze poziomy są, wiecie, w miarę proste. Tak, żeby każdy miał okazję nauczyć się sterowania. O, co to za jakaś duszyczka? Tam biegnie. Aha, zniknął gdzieś. Mam nadzieję, że przynajmniej teraz wspólnie się uspokoimy. A tutaj są jeszcze większe kule jakieś. Zobaczcie, to wygląda jakby miał jakieś wspomnienia. No i go wciągnęło. Wow. Czy my jesteśmy w Japonii? Jakaś dusza idzie. O matko,
Czy to jest jego jedyne wspomnienie? Jaki smutny. Ojej. Okej, czyli to trzeba zbierać. Tam nam się na górze jakieś punkty naliczają. A to? Co to było? Aha, czyli tutaj takie kule robią nam zapis. Okej, dobrze wiedzieć. Ej, naprawdę, podoba mi się to. Zakupiłam tą grę. Zakupiłam tą grę chyba rok temu, jak nie dłużej. I pierwszy raz w nią gram. Widocznie musiała zaczekać na odpowiedni moment. Aha, okej. Czyli tutaj trzeba będzie właśnie takie różne rzeczy robić. Jeszcze raz na to? Okej. Ciekawe, gdzie teraz nas przeniesie. Naprawdę magiczny klimat. Dajcie znać, czy wy też lubicie gry właśnie takie platformowe, przygodowe? Tak przy okazji przypomniało mi się, że chciałabym... O matko. Że chciałabym zagrać kiedyś w Ori The Blind Forest. To też ma taki magiczny klimat. Okej, czyli tu jeszcze, to tam trzeba będzie skoczyć. Wow. Tylko po co mi to jest? Czy ja tutaj będę musiała wrócić? A nie, nie muszę wracać. Może to było dla zmyłki właśnie, żeby się skuć. O matko. Co to jest? Czy ja powinnam tam wskoczyć? Coś mam podejrzenie, że powinnam iść tam dalej. Okej, tutaj spadnę. No dobrze. Aha, okej. Wow. Tak, miałam tutaj wątpliwości, które przyciski, bo nie mam pada z Xboxa, tylko jakiś taki zwykły ze Speranzy, ale działa, więc to jest najważniejsze. I ja tutaj mam X, trójkąt, kółko i kwadrat, dlatego mogę czasem się mylić. Wiecie, w tej kwestii właśnie, które to jest A, które to jest B. Dobra, czyli tutaj musimy... Wow. No, robi się coraz ciekawiej.
Dobra, jesteśmy w kolejnym etapie. Ciekawe, jak daleko zajdziemy. Łojacie, tutaj jakaś kula będzie do nas strzelać. Czyli już się robi coraz... coraz ciekawiej. Muszę po... O matko. A może to nie jest głupie rozwiązanie? I teraz tak sobie właśnie wrócić po tamte... A nie, wszystko zebrałam. No to dobra. Tu jest, tu jest. I tutaj. No i dobra, tylko co dalej? Czyli musimy iść tutaj. Nie! Ojejku. Dobra, udało się. No, ojać. Okej, to ja tam chyba muszę odbić. Patrzcie, niby takie nic. A jednak. Któreś życie już tutaj. Czy ja tutaj mam właśnie jakąś ograniczoną ilość życia? Ło! Jakoś się udało. Pójdę najpierw tutaj. Oj! Dobry wybór, żeby tu... Jeszcze muszę ten jeden wcisnąć. Okej. I co, teraz tutaj? Powiem wam, że całkiem fajne to jest. Dobra, czyli tu. Ale jeszcze możemy się cofnąć z powrotem. Nie chcę tam jeszcze iść. O nie! Nie o to mi chodziło zupełnie. Okej. Czyli już tam dalej nigdzie nie pójdę. Dobra, czyli kolejny poziom. Tak się w to wkręciłam, że nie chciałabym przejść od razu całej gry. O, jakieś wspomnienie? Okej, przypomniał sobie swoją rodzinę i siebie na tle rodziny. Patrzcie na jego minę. Ojejku, szkoda mi go. Ale chyba jeszcze długa, daleka... długa droga przed nim. Tutaj trzeba wskoczyć pewnie znowu. Albo wszystkie te... Okej, po kolei. Dobra, teraz pewnie tamten na końcu. No właśnie. No, tego się nie spodziewałam. Jest, udało się.
został ranny. Odszedł chyba. Wszyscy zaczęli chorować. Cała rodzina. I tylko on jest chyba zdrowy. I samotny. Bo coraz więcej członków jego rodziny odchodzi. Ikao. Kochani, ja jestem taka wrażliwa, że normalnie łzy mam w oczach. Bardzo mnie, wiecie, dotykają takie rzeczy. Dobrze, przejdziemy jeszcze jeden poziom. I myślę, że będziemy chyba kończyć ten odcinek. Myślę, że nie będę robić tutaj kompletnie żadnych cięć. Aha. Czy tam gdzieś można wskoczyć? Tutaj dopiero trzeba będzie się wrócić. Aha, a one strzelają... No właśnie, pytanie, czy strzelają we mnie, czy strzelają według jakiejś tam sekwencji? Chyba mają jakąś sekwencję. Ale na razie całkiem łatwo jest to ominąć. O, tutaj już więcej tego. O, trzeba stąd uciekać. O nie! Ale powiem wam, że naprawdę kojąco działa na mnie ta gra. Wiecie, ta oprawa muzyczna... No, uwielbiam takie klimaty. Jeśli znacie inne gry takie, to bardzo proszę, piszcie mi w komentarzu, bo bardzo chętnie spróbuję. Wiecie, to jest moje, mój konik. Okej, udało się to przejść? Chyba, że powinnam tam wrócić. Do tej kuli czerwonej. No ale dobra, widzicie, robi się coraz trudniej. W sumie nawet nie sprawdzałam dla graczy, w jakim wieku to jest. O nie! Głupi błąd. No, patrzcie się. Ojej. Tak, z jednej strony żałuję, że dopiero teraz dotarłam do tej gry, ale z drugiej, wiecie co? Wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Normalnie powiem wam, że inspiruje mnie to, żeby stworzyć kolejny odcinek Simowi jako emocje. Bo już tutaj czuję coś, słuchajcie. O nie. Trzeba odważniej. W sensie trzeba tutaj w miarę dobrze wyczuć właśnie, kiedy można jaki ruch zrobić. Ostatnie mi zostało, a ja taki głupi błąd. Dobra, takie momenty może będę faktycznie wycinać, bo teraz to ja tak mogę, wiecie, godzinę robić. Ale tak, to już po prostu niecierpliwość. Także skończymy tutaj po tym poziomie. Ale prawdopodobnie od razu nagram drugi. Dobra.
Właśnie nie ma się co pieklić tutaj. Ostrożnie trzeba wszystko robić. O nie, dopadł mnie ten ostatni. A to wciąż są w miarę proste poziomy, no. No nie mogę. Nie chcę sobie jej... nie chcę się wkurzać przy tej grze, bo póki co ona mnie naprawdę odpręża i relaksuje. A wiadomo, jak coś nie wychodzi milion razy, to się robi irytujące. A i tutaj się zmniejszają te odległości. Kwestia wyczucia dobrego momentu. O nie! I na samym końcu. Wiecie co? Jest... właśnie jestem ciekawa, w jaki sposób wy to odbierzecie, bo z jednej strony mogłabym tutaj, wiadomo, tak więcej rozrywki dostarczać, ale z drugiej strony jakoś to ze mną nie rezonuje. W sensie, no właśnie, ja tutaj wolę roztaczać taką spokojną aurę, dopasowaną do tego, do tej muzyki, do tego wszystkiego, do całego klimatu. Dajcie znać, co myślicie. Czy nie jest to waszym zdaniem nudne? Czy może właśnie wy też przy okazji odprężacie się przy tym? Wiem też, że akurat mam bardzo dobry głos do tego, żeby w taki sposób odprężający... No, patrzcie. Znów się pośpieszyłam. A już byłam tak blisko. Cieszę się, że nie ma tutaj, wiecie, systemu żyć, że na przykład skujecie się tam 5 razy i koniec, i klapa. Tylko widocznie można tutaj dowolną ilość razy. Świetna jest ta gra. Dobra, te pierwsze tutaj, no miałam mówić, że można troszeczkę szybciej, ale... Okej, prawie dostałam. No, nie mogę. Dobra, teraz stanęłam specjalnie. zakleszczyłam się. Ale im dłużej to robię, tym właśnie widzę, że coraz bardziej nerwowo do tego podchodzę. A tutaj trzeba na spokojnie. Bo inaczej jest klapa, jak się tutaj za szybko. Właśnie to jest fajne, że można je, te kulki wyczuć, no nie, jak one tutaj będą spadały. Dobra. Już prawie jestem na miejscu. Tutaj ostatnie. No i dobra.
udało się. Dobrze. Bariera zniknęła. Tutaj już przejdziemy do następnego poziomu, ale myślę, że pożegnamy się na tym etapie. Pytanie czy, tylko, czy da się to, wiecie, w jakiś sposób zapisać. Restart. Dobra, myślę, że wejdziemy tutaj właśnie do tego następnego poziomu, żeby on już był jakby odblokowany. I tutaj pożegnamy. Także kochani, koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o grach tego typu. Czy ta seria się wam podoba? Czy będziecie czekać na kolejny odcinek? I dajcie znać też oczywiście, jak odbieracie moją energię tutaj. Czy jest adekwatna, czy może nie? I oczywiście dziękuję wam, kochani, za obecność. A jeszcze chciałam wspomnieć, że na TikToku wybiło mi właśnie 4000 obserwujących osób. Ciekawe, kiedy uda mi się powtórzyć taki wynik tutaj. To pewnie kwestia lat, ale mam nadzieję, że skoro ten czas tak szybko płynie, to nie obejrzę się, a już będzie nas więcej. No dobrze, kochani, w takim razie dziękuję ślicznie jeszcze raz. Zasubskrybujcie, zostawcie dzwoneczek, komentarz i wszystkie te rzeczy, o które zawsze was proszę. A teraz trzymajcie się ciepło. Cześć!